Skład może jest taki nie do końca określony, nie ma jakby stałej liczby członków, to cały czas jest sytuacja płynna, również miejsce. Powstało to w Gdańsku w 1995 roku, a obecnie jakby swoim zasięgiem no, dotyka nawet Marsylii. A czym się zajmuje urząd w takim razie? Kulturą techniczną dbało. Obserwuję jakby bardzo w sposób taki dyskretny i czuły wszelkie zmiany pojawiające się, nowe technologie i ich wpływ na ludzi, na ich psychikę. Zajmuję się również promowaniem wiedzy na temat kultury technicznej, jak i mówieniem o tym, co się dzieje z ludźmi, co się dzieje właśnie z ich psychiką, iż tak naprawdę mamy zjawisko polegające na tym, iż część z nas jest już cyborgami i staramy się również jakby pomagać właśnie tym osobnikom, którzy nie do końca sobie uświadamiają, co się z nimi dzieje, niejako pomagać im no, żyć w tym no, niezwykle skomplikowanym środowisku, jaki aktualnie. Można powiedzieć, że powołaliście do życia zupełnie nowy byt. Tym nowym bytem jest Wiktoria Cucht. Któż to jest dokładnie, panowie?